Witajcie! To już trzeci film i po raz trzeci zmagać się będziemy z prostą matematyką, a właściwie z geometrią dotyczącą połączeń rozjazdowych. Dzisiaj obiecuję, nie będzie żadnych wykładów matematyczno-trygonometrycznych, dziś będą już tylko rachunki. Niezbędny będzie kalkulator i niezbędne będzie to, co dowiedzieliśmy się. Na poprzednich moich lekcjach, czyli porozmawiamy o połączeniu dwóch torów jednym rozjazdem i o połączeniu dwóch torów równoległych rozjazdami o jednakowych skosach. Rozwiążemy zadania, o których mówiłem w poprzednim filmie. Rozwiążemy to dla konkretnych rozjazdów, bo konkretne rozjazdy. Będziemy mieli przed sobą, bo konkretne rozjazdy dostałem do testowania. Spośród całej gromady rozjazdów, którą dostałem do testowania od firmy Modelmania z Gdańska, wybrałem dwa. Jeden w wielkości TT i jeden w wielkości H0. Ich parametry opisywaliśmy podczas Pierwszego filmu są one widoczne tutaj i rozwiążemy nasze zadanie dla tego rozjazdu wielkości TT, który nazywa się EW3, i wielkości H0, dla tego, który nazywa się EW6, oba produkty firmy Tilik. No to cóż, przechodźmy bez zbędnej zwłoki do zadań. Zadanie numer jeden. Zadanie to polega na połączeniu dwóch torów równoległych rozjazdem o znanych parametrach. Rozjazdem tym będzie rozjazd EW3 firmy TILIK, rozjazd, dla którego wszystkie dane mamy określone. Oczywiście, niezbędnym przyrządem będzie inżynierski kalkulator, bo wszystkie obliczenia zrobimy właśnie na tym kalkulatorze. Co wiemy? Co musimy znaleźć? Rysunek jest już przygotowany, ja tylko dopiszę to, co jest znane i to, co jest poszukiwane. Otóż dla tego rozjazdu kąt alfa wynosi 12 stopni. Wymiar A, tu sobie popatrzymy na naszą tabelkę, to 103,5. Wymiar P to również 103,5. I wymiar P1 to również 103,5. Jaką przyjmiemy szerokość międzytorza? Ano, w oryginale 6 metrów. Czyli założymy, że w oryginale szerokość międzytorza wynosi 6 metrów. Skoro poruszamy się w wielkości TT, czyli w skali 1 do 120, to 6 metrów, czyli 6000 milimetrów, podzielimy przez 120, ja to zapiszę, 6000 podzielić przez 120, to się równa 50 mm. i taką szerokość wielkości TT będziemy mieli do naszych obliczeń. Co zrobimy z promieniem? Promień? Łuku wyrównawczego, tak jak mówiłem, najczęściej jest taki jak rozjazdu odgałęziającego. Skoro w, roz, w rozjeździe odgałęziającym wynosi on 984 mm, to i tu będziemy taki promień używali. Co musimy znaleźć? Ja już te wymiary cienką czerwoną linią zaznaczyłem, ale powtórzę tu je jeszcze raz do kamery. To będzie na pewno. Wartość L, wartość tej wstawki, tego odcinka prostego. Oczywiście styczne łuku będziemy musieli obliczyć. Będziemy musieli obliczyć dwa wymiary pomocnicze. Wymiar B i wymiar A. O, tu on jest. I wymiar A. Tu jest też wymiar B, bo on się powtarza i u góry, i na dole jest odniesiony. I długość całego połączenia DL. To nasze parametry. Szukane przepisy, wzory na to wszystko już mamy. To wzory z poprzedniego odcinka. One tam wszystkie zostały wyjaśnione, wyprowadzone. Teraz pozostają nam tylko liczby, a zatem podstawiajmy liczby i liczmy. I liczmy. T równa się R. Znamy, znamy. 984 razy tangens. Przypomnę, tangens to klawisz w kalkulatorze. Nie wnikamy w matematyczne znaczenie. Alfa kąt 12 przez 2 równa się. Uruchamiamy kalkulator i liczymy. Najpierw tangens z 6, tangens z 12 przez 2, czyli 6. To policzyłem w pamięci. To Wyszła mi jakaś liczba 0,105, coś tam, coś tam, coś tam nieistotne i mnożymy przez 9,8,4. 103,4 mm. Styczna policzona. To teraz liczymy wielkość pomocniczą A. Proszę bardzo, podstawiajmy 50, bo E wynosi 50 przez sinus. 12. No to liczmy. Najpierw ten sinus. Sinus 12 stopni to tyle. Odwracamy go i mnożymy przez 50. To daje nam i 240,5 mm. Obliczenie zrobione. To liczmy B. To liczmy B. B to 50, bo E wynosi 50, przez Tangens 12. Proszę bardzo. Oto i całe wyliczenie. Tangens 12 odwracamy i mnożymy przez 50 i mamy 235,2 mm. Oczywiście powinniśmy to zaokrąglić do pełnych milimetrów, bo trudno 2 mm odkładać. No ale już bądźmy. Precyzyjni, szczegółowi. A zatem dL, nasza długość połączenia dL to A 103,5 plus B wyliczone 235,2 plus T 103,4. No to najprostsza suma, którą można zrobić na każdym kalkulatorze, niekoniecznie inżynierskim, plus 235,2 i plus 103,4 to wychodzi 442 mm. Zaokrąglam to już do 1 mm. Jeżeli, no właśnie, ile ma długość naszego segmentu? No to znowu pewne założenie, i to założenie musimy zrobić. Przyjmijmy, że. Długość naszego segmentu wynosi 80 cm, czyli to jest 800 mm. No i cóż, skoro wyszło nam 442, to znaczy, że 442 jest mniejsze od 800 mm, czyli to połączenie na pewno nam się na naszym segmencie zmieści. Policzmy teraz ważną rzecz, czyli długość tej tego odcinka l a a mamy wyliczone 240,5 odjąć p1 103,5 i odjąć t 103,4 znowu bardzo proste rachunki rachunki zwykłe rachunki które wykonam na kalkulatorze 240,5 odjąć 103,5 odjąć 100. 3,4 to daje mi 33,6 mm. A zatem wstawka, prosty odcinek, będzie miał zaledwie 33,6 mm. Krótki, bardzo krótki. Powinien być nieco dłuższy w oryginale. Wstawka powinna mieć 6 metrów, czyli jeżeli 6 metrów podzielę przez 120, powinna mieć 50 mm. Ma tylko 33,6. No dobra, zgodzimy się w modelu na tak krótką wstawkę. Zadanie jest rozwiązane. Jeżeli byśmy chcieli wyznaczyć wierzchołek W, to po prostu musimy od początku rozjazdu, od miejsca ułożenia naszego rozjazdu odłożyć wymiar. B powiększony od 103,5 albo od środka geometrycznego, odłożyć wprost, wymiar B, prostopadle wymiar E, czyli 50, mamy wierzchołek, łączymy linię, wpisujemy łuk, znamy styczne, czyli znamy położenie początka i końca tego łuku, wiemy jaką długość ma ta wstawka prosta, wiemy jaką długość ma całe połączenie. Od i wszystko. Zadanie jest rozwiązane. Zadanie rozwiązałem przy pomocy kalkulatora i kilku wzorów, które przedstawiłem wam wcześniej w poprzednim odcinku. Zadanie banalne, banalnie proste, ale zadanie ścisłe. Ściśle określające wszystkie parametry tego połączenia. Ściśle. A jak ściśle coś określę, to ściśle zrobię na makiecie. A jak ściśle zrobię na makiecie, to jestem bardzo blisko oryginału, bo na tym polega realistyczne modelarstwo kolejowe. Między innymi na tym, bo to tylko jeden drobny element, element zwany układem geometrycznym. Przejdźmy do zadania numer dwa. Zadanie drugie to zadanie w wielkości dla wielkości H0. Dla wielkości H0 szerokość międzytorza przyjmijmy również 6 metrów. Ale w wielkości H0, czyli w skali 1 do 87, to będzie inny wymiar, ponieważ będziemy musieli 6000 mm, 6 metrów to 6000 mm, podzielić przez 87. A to daje nam, skorzystam oczywiście z kalkulatora, 6000 podzielić przez 87 to jest 68,97, czyli. Można śmiało napisać, że jest to 69 mm. 69 mm. I dla takiego międzytorza 69 mm będziemy nasze zadanie rozwiązywali. Oczywiście jeszcze musimy powiedzieć jaką mamy skrzynkę do dyspozycji, jaką mamy podstawę naszej makiety, a załóżmy, że w H0 to jest 90 cm, czyli 900 Milimetrów. Co będziemy liczyć? No i już, rysunek gotowy. Oczywiście będziemy liczyć całkowitą długość połączenia po skosie, czyli A i po odcinku wzdłuż toru, czyli wartość B. Bardzo ważnym, najważniejszym wręcz elementem jest długość wstawki prostej W między końcami rozjazdów. To będzie fizycznie odcinek toru, który musimy wyciąć. I wmontować tu między rozjazdami. Oczywiście, oczywiście będziemy również musieli sprawdzić, jaki jest, jaka jest całkowita długość połączenia od początku tego rozjazdu do początku tego rozjazdu, żeby sprawdzić, czy ten, te połączenie uda nam się zmieścić na naszym segmencie, na naszym segmencie, który założyliśmy, że ma 90 cm długości. Tu jeszcze wpiszę. Owo 69, bo tu też jest wymiar E. No i co? Uzupełnimy, uzupełnimy wymiary rozjazdów. Mamy je tutaj w tabelce. Mamy je tutaj w tabelce, a zatem wymiar A to 170 to 122 mm, 122 mm, tak. Wymiar P to 266 mm, wymiar P1 to 200. 66 mm, kąt alfa to 6,34 stopnia, tu również 6,34 i tu również P1, 266, P266 i A122 mm. Teraz mamy już komplet danych, i teraz pozostaje nam już tylko kalkulator i proste rachunki z wykorzystaniem wzorów, które znamy i które były, przypomnę, przedmiotem poprzedniego filmu. Liczmy. Liczmy wymiar A. A to E podzielić przez sinus alfa. Wymiar E to 69 podzielić przez sinus 6,34 stopnia. No to liczymy. Sinus 6,34. Policzyłem, odwracam i mnożę przez 69. To 625 mm. No to liczmy wymiar B. Wymiar B to. Tangens kąta alfa, czyli napiszę 69 przez tangens 6,34. OK? To jest 6,34. Z tego tangens odwrócę, pomnożę przez 69 621 mm. Wymiar B można policzyć też inaczej. To jest, pamiętacie, to jest stwierdzenia Pitagorasa. No to teraz liczmy wartość DL. DL to B, czyli 621 plus 2 razy wymiar A, czyli 122. No to liczmy. 2 razy 122 plus 621. 865 mm. Dużo, ale mniej niż 900. Zatem mi się zmieści. Kolejną wielkością, tą najważniejszą, jest długość wstawki prostej między rozjazdami. Jak powiedziałem, fizycznie odcinek toru, który będziemy musieli przyciąć i wmontować pomiędzy. Końce rozjazdów w kierunku zwrotnym. Przepis na tą wielkość mamy, a zatem zapiszmy. A równa się 625 minus 2 razy 266. Równa się. Liczmy. 2 razy 266. To oczywiście z minusem. To jest. 532, napiszmy 625, odjąć 532, niech już wszystko będzie jasne. I liczmy 625, 625, odjąć 532, to jest 93 mm. Ok. Czyli mamy dwie ważne informacje. Zmieści się na naszym segmencie, bo 865 to mniej niż 900. I 93 mm, czyli wstawka jest większa niż wymagana, bo wymagane jest 6 m, a 6 m to 69 mm. 93, 100% realizmu. Pewnie niektórych niepokoi jeszcze ten wymiar B, czy to aby prawda, co. Co tu powinno wyjść? No dobra, obliczmy i to b z drugiego wzoru. A kwadrat. A kwadrat to 625 do kwadratu. Minus e kwadrat to jest 69 do kwadratu. Policzę to szybciutko. Wykasuję pamięć w kalkulatorze i policzę 625 do kwadratu. I 69 do kwadratu to w pamięć. Uj. I mną z tego wyciągnę pierwiastek 621 mm. No, wyszło to samo, popatrzcie. Oba wzory są poprawne. Zadania rozwiązane. Zadanie wielkości TT. Zadanie pierwsze i zadanie wielkości H0, czyli zadanie drugie. W pierwszym nie osiągnęliśmy do końca realizmu, bo wstawka nam wyszła za krótka. Ale popatrzcie na to. Liczyliśmy to dla międzytorza, dla odległości torów 6 metrów. To bardzo dużo. W rzeczywistości, na prawdziwej kolei, tory na połączeniach układa się z reguły w odległości w granicach 4,5 do 5 metrów. Jeżeli byśmy spróbowali dla takiego międzytorza skalowego, czyli odpowiednio. Owe 5 metrów czy 4,5 metra podzielić przez skalę, czyli przez 120 dla wielkości TT i 87 dla wielkości H0, to gdybyśmy chcieli zastosować rozjazdy, które słabo imitują oryginały, te o dużych skosach, o dużych kątach, o małych promieniach, to takich połączeń po prostu nie uda nam się w ogóle wykonstruować. Kto nie wierzy, niech sprawdzi. Dane ku temu macie. Wszystkie. Teraz tylko trochę chęci. Liczcie i przekonujcie się, że żeby makieta wyglądała realistycznie, musi mieć przede wszystkim realistyczny układ torowy, a realistyczny układ torowy będzie zapewniony tylko wówczas, jeżeli zastosujemy właściwe rozjazdy o właściwych skosach, kątach i promieniach i właściwie je ułożymy i właściwie wykonstrujemy wszystkie połączenia torów. Ja robię to zawsze, a Wam tego życzę. Nie układajcie rozjazdów jak puzzle. Liczcie, rysujcie i montujcie. Wtedy realizm wyjdzie na pewno. Do następnego razu.